Ja wiadę. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, witamy serdecznie z naszego studia. Dobry wieczór. Witamy w programie Rocznik Internetowy. Jesteśmy tutaj, spotykamy się z wami. Nie, dobrze, na poważnie. Słuchaj, żarty na bok. Żarty na bok, słuchajcie. Lata mijają, dni uciekają, a my co? A my wciąż tutaj. Dlatego dzisiaj chcieliśmy z wami porozmawiać o rzeczach ważnych, czyli o słuchowiskach. Ale o słuchowiskach nie byle jakich, o słuchowiskach konkretnych. Tak. Słuchowiskach, których było już 7. 7 słuchowisk zrobiliśmy. No bo właśnie jest taka sytuacja, że rok szkolny się rozpoczął, a my niedawno co wypuściliśmy premierę naszego najnowszego słuchowiska wraz Batman. Z Audioteką, Lektonem. A nie, to Szewcy, przepraszam. Batmana robimy teraz. Lektura szkolna klas pierwszej. Jest w ogóle książka Batman? Jakaś? Na pewno jest. Szewcy, to jest dramat Witkacego, który został napisany w okresie... No to był moment, w którym to zostało stworzone. Z racji tego, że właśnie wyprodukowaliśmy to, że to słuchowisko i rozpoczął się... Z Audioteką rok szkolny. Wyprodukowaliśmy rok szkolny. Tak, w zasadzie to oni wyprodukowali. Oni wyprodukowali, Zjawiliśmy się i po prostu... Tak. I napisaliśmy Szewców. No, ale to trochę wcześniej. W każdym razie chcieliśmy z okazji tego roku szkolnego. Jest już 7 tych słuchowisk i one się wam mogą naprawdę przydać do życia, nie? To nie jest tak, że my tu wam mówimy, bo my chcemy, nie wiem, zarobić pieniądze. My już je dawno dostaliśmy, więc... My już mamy wszystkie pieniądze świata. Już mamy wszystkie pieniądze. Mamy tyle pieniędzy, kupiliśmy sobie taki zielony dom. Na pewno was nie stać na coś takiego. Tak więc to w ogóle nie chodzi o to, żeby pieniądze zarobić, tylko chodzi o to, żeby wam uświadomić, że nie musicie czytać. Bo tak. Czytanie jest dla frajerów. Tak. Nie możemy tak mówić chyba. Nie no, możemy. Może. Zmysł wzroku się szybciej psuje niż zmysł słuchu, więc trzeba go bardziej oszczędzać. Jak macie dramat, to się do dupy go czyta, bo nie wiadomo, o co chodzi. W głowie różne głosy robić, można schizofrenię. Ja wam powiem, jakie rzeczy możecie już teraz posłuchać. W sensie pani przychodzi i mówi na przykład, no kochani, na przyszłą lekcję przeczytajcie Szewców. A wy mówicie, oczywiście, ale tak naprawdę wracacie do domu, Lekton up. Puść, jakiś losowy fragment. To nie mogę. Wracacie do klasy, pani mówi, no i co w tych Szewcach? A wy, co? I pach. To i tamto. Konkretna tak. Wiedza. Kolejna lekcja, pani mówi, no słuchajcie. Nie tylko sobie posłuchacie słuchowiska, ale i muzyki, widzicie, jest trochę fajnie. Dokładnie. I jeszcze do tego, żeby nie było, że my tylko tak na łatwiznę idziemy i bierzemy dramat i go przykładamy. Tak na przykład ostatnio zrobił jakiś producent polski filmowy, nie wiem czy słyszeliście, był taki film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Pewnie widzieliście, nie? Jasne. Włoski, bardzo dobry film. I widzicie co zrobili Polacy? Znali, nie potrafimy zrobić dobrego filmu, to zapierdolimy scenariusz Włochom i zrobimy dokładnie taki sam film, tylko że po polsku. Jeszcze weźmiemy aktorkę, która tam grała, bo to Polka i niech ona zagra teraz też w tym polskim filmie. To taki amerykański ten, nie? Bo tak na przykład jak był ten francuski film Nietykalni. I zrobili go? I zrobili tam... Bryan Cranston miał... Bryan Cranston nie zagrał, to wyszło. Ale jeden do jeden? Tak, że... No jeden do jeden, znaczy ja nie widziałem tego filmu, ale chyba... To właśnie, my nie jesteśmy takimi mileniami, bo my jeszcze do tego dodaliśmy autorskie komentarze pomiędzy aktami. Ha? Prawdziwe. Czyli na przykład będziecie słuchać Szewców i nie będziecie wiedzieli o co chodzi, co jest bardzo możliwe, bo to jest... Trudny tekst. Żeby nie powiedzieć, że... Nie mówmy. Dobra, to nie powiedziałem, tak? To... Jeszcze między są komentarze, które wyjaśniają i trudne słowa, i jakieś zawiłości w fabule. I jak w ogóle, żyć? No, lepiej być nie może, nie? Nie żebyśmy byli nieskromni, ale... To prawda. Dlatego jeżeli ktokolwiek wam powie, przeczytajcie Zemstę, Skąpiec, Balladyna, Antygona, Moralność pani Dulskiej, Romeo i Julia albo Szewcy, to wy mówicie, jasne, pewnie, że przeczytam. I pyk do domu, telefon, aplikacja, słuchawka. Tak, jednocześnie robicie jakieś rzeczy, które lubicie robić, bo to jest właśnie fajne w słuchaniu, że nie trzeba się skupiać cały czas na jednej rzeczy, tylko na przykład co lubisz robić, jak... Możesz montować sobie na przykład jakiś odcinek. Tak. Nie, bo musisz słyszeć przecież, jak montujesz odcinek. Montujesz... Akurat tego nie możesz robić. Tak. Możesz, nie, bo się pytałeś, co lubię robić, a ja się zastanawiam, co robię tak naprawdę. Tańczyć możesz. Tańczyć możesz, ale to jakiej muzyki, nie? To do Szewców będziesz tańczył.
Walczysz też nie możesz, ale... mnóstwo czyli generalnie wszystko możesz robić oprócz tych dwóch rzeczy. Tak. Tak. Ale... Musicie srać, no. Ale to można też czytać książkę wtedy, więc... Ale nie czytajcie, bo wiadomo. Więc musimy jeden coś przykład, prowadzić ale... samochód możesz. Odpalisz, prawda? Jakąś tam takiego... aplikacja. Jadę na Mazury. Jadę na Mazury, to dawaj. Balladyna. Co będziecie jakiejś gównianej muzyki w radiu słychać, że... Alvaro Soler. Albo wiadomości, że jest źle i wszyscy zginiemy. Dokładnie, przecież każdy o tym wie. A w nosie, klik, Lekton up, już. To teraz panowie do was takie jeszcze pytanie, które z naszych słowic jest wasze ulubione? Moje ulubione? Wszystkie są dobre. Wszystkie są dobre. Się, wszystkie są dobre. Wszystkie są tak samo fantastyczne. Ale jedno musi być jakieś ulubione, bo wtedy widzimy ludzi bez zdania. Tylko teraz, żeby nie obrazić aktorów, że powiemy to i ktoś powie, o, ja w tym akurat nie grałem, więc dlatego. Ja bym obstawiał Skąpca. Skąpiec to prawda, bo Skąpiec jest zabawny, jest lekki, on tak, wiecie, jak taki malutki koliberek po prostu. Ja bym wstawił chyba moralność pani Dulskiej, bo to jest taki najmniej chyba znany z tych dramatów, a tam jest świetna rola Martyny. Tak, to prawda. Moralność pani Dulskiej też jest świetna. W ogóle świetnych aktorów mamy w tych słowiskach, tak. I dla nich też warto. Świetnych aktorów mam. I aktorki. I oni tam mało grają, ja w ogóle prawie, więc tym bardziej. Tym lepiej. Lepsi aktorzy grają. Pozdrawiamy Martynę. Tak. Tak, Mateusza pozdrawiamy. Tak. Mateusz, na Kamila, przykład. Wszystkich pozdrawiamy. W zemście Mateusz Trębaczowski odpalił wrotki i też jest super. Tak. Żarty na bok, powaga do przodu. Czekaj, żarty na bok. Żarty na bok. To wiecie, o co chodzi. To jest naprawdę fajny, fajna opcja, fajny pomysł, fajny projekt. Aj, no najważniejsze, to jest za darmo. Tego się nie spodziewaliście. To jest argument. To jest za darmo. Wystarczy ściągnąć aplikację Lekton i... Dokonamy pewnej zmiany. Dlatego polecamy aplikacja Lekton, słuchowiska Mietczyński i grupa filmowa Darwin dramatyzują. I Audioteka, i Gutek. I Audioteka, i Gutek, i Lekton App. I teraz... Janek wchodzi z bitem. Beatbox. Janek, wiem, że nie zawsze na mnie zakresie. Dobra. To tyle, nie zajmujemy więcej czasu. Tak. Słuchajcie słuchowisk. Bawcie, słuchajcie słuchowisk. Ja... To jest moje. To też.